Mirosław Szybowski, partia Korwin. W trakcie wątku o faszyzmie pojawił się wątek z ustawą zakazującą śmieciowego jedzenia w szkołach. Tylko Przemysław Wipler był przeciwny takiej ustawie. 25 października odbędą się wybory do Sejmu i wobec tego pojawiły się już sondaże, z których wskazuje, że ci ludzie, którzy wprowadzili taką faszystowską ustawę, znów do Sejmu wejdą. Zatem mam takie pytanie, czy ludzie chcą być zarządzani przez takich faszystów, czy po prostu Polacy boją się wolności? Pan, nie wiem, jakie są przyczyny takiego zachowania, bo wszyscy Polacy mi się nie zwierzają. Więc ja nie wiem, pewnie te motywy są zróżnicowane. Niektórzy ludzie rzeczywiście się wolności boją. Niektórzy ludzie rzeczywiście się wolności boją, to nawet ta książka taka jest, Ucieczka od wolności, poważni autorzy to skonstatowali. Natomiast myślę, że zdecydowana większość w ogóle nie myśli w taki sposób. W ogóle nie myśli w taki sposób. Myśli w kategoriach takich doraźnych. To jest tak, wie pan, jak niektóre panie domu, jak już są tam sfrustrowane, to zaczynają przestawiać meble w nadziei, że w ten sposób powiększą sobie przestrzeń życiową. Ale ta przestrzeń życiowa cały czas jest taka sama. Czasami nawet w wyniku przestawienia mebli jest gorzej niż było poprzednio. Więc obawiam się, że ja się wielkich rewelacji nie spodziewam po wyborach z prostego powodu. Na co zwróciłem uwagę w najwyższym czasie, w takim fejdonie, mówiłem frumentację. Otóż przypomniałem, że już w Rzymie za czasów Republiki, za czasów Gracchów wprowadzono frumentację, to znaczy wynagradzanie ludu rzymskiego, znaczy takie żywienie darmowe ludu rzymskiego. I te frumentacje cały czas się rozwijały. I przetrwały aż do dzisiejszego dnia. I ty też możesz zostać jednym ze sponsorów telewizji powiatowej Wieliczka lub sponsorem pojedynczej relacji. Zapraszamy. W warunkach demokracji politycznej naszej każda partia, a zwłaszcza partia, która wygrała wybory, musi wynagrodzić swoje zaplecze polityczne za to, że się tu starało. No i przecież nie będzie wynagradzał prezes z własnej kieszeni, tylko to wynagrodzenie zawsze przyjmuje postać jakichś otwarcia możliwości dojenia Rzeczypospolitej, to znaczy współobywateli. Dojenia współobywateli. I podam przykład. Bardzo zresztą zabawny, ale no, to warto go przemyśleć, bo to frumentacje funkcjonują. W latach 93-97 rządy w Polsce sprawowała koalicja SLD-PSL. Słusznie oskarżana o zawłaszczanie państwa. To znaczy o co? Ano o to, że zaplecze polityczne swoje, członków zaplecza politycznego swojego umieściła na synekurach w sektorze publicznym z takimi gwarancjami prawnymi, że nawet zmiana rządu nie mogła ich stamtąd wysadzić. No i kiedy w 1997 roku wybory wygrała koalicja AWS Unia Wolności, to się okazało, że nie ma jak wynagrodzić zaplecza politycznego tych partii obydwu. A to jest warunek sine qua non, bo inaczej nie będą się starać na przyszłość. No i wtedy charyzmatyczny premier Buzek zainicjował 4 wiekopomne reformy. Przy reformach, zwłaszcza wiekopomnych, mamy do czynienia z sytuacją, znaczy z celami. Są 2 rodzaje celów tych reform. Pierwsza grupa to są cele deklarowane. Cele deklarowane mają to do siebie, że bardzo ładnie to się prezentują, ale charakterystyczną ich cechą jest to, że albo wystąpią, albo nie. Że mogą nie wystąpić, na ogół nie występują. Na przykład deklarowanym celem wszystkich wiekopomnych reform charyzmatycznego premiera Buzka
było przychylenie nam nieba. Ale niebo jest cały czas daleko, a nawet jakby jeszcze dalej, prawda? Bo są jeszcze cele rzeczywiste. Cele rzeczywiste, o nich się nie mówi, ale one mają to do siebie, że muszą wystąpić to natychmiast. Że muszą wystąpić to natychmiast. I w przypadku czterech wiekopomnych reform charyzmatycznego premiera Buzka, tak się właśnie stało. Te cele deklarowane do dzisiejszego dnia jakoś się nie pojawiły. Jak to mówił Przybyszewski, Zajączka jakoś nie ma, prawda? Ale natomiast nastąpiło skokowe zwiększenie i od razu nastąpiło skokowe zwiększenie liczby synekur w sektorze publicznym. Po prostu w zezwłok Rzeczypospolitej zostało wprawionych mnóstwo nowych klamek, u których mogłoby się uwiesić zaplecze polityczne zwycięskich partii. I koszty funkcjonowania państwa od razu skoczyły o 90 miliardów złotych. No, jasne, przecież to za darmo się przeprawić nie da. No i wśród tych wiekopomnych, to jest dalsza część zabawnej sytuacji, rzeczywiście zabawnej. Wśród tych wiekopomnych reform charyzmatycznego premiera Buzka była również reforma ochrony zdrowia. Polegająca na tym, i znaczy powstałym takim hasłem tej reformy ochrony zdrowia było to, żeby pieniądze szły za pacjentem. No i idą. W każdym razie wierzymy, że idą, ale w takiej odległości, że wszelki kontakt, nie tylko wzrokowy, ale w ogóle wszelki, został już dawno zerwany. W ramach tej reformy zostały utworzone kasy chorych. 16 kas terytorialnych i 17 mundurowa. No oczywiście zostały odpowiednio obsadzone. I kiedy w 2001 roku wybory wygrał Sojusz Lewicy Demokratycznej, no to Leszek Miller od razu przystąpił do organizowania fragmentacji. Ale okazało się, że z tych kas chorych, to już premier Buzek się nauczył, że trzeba takie gwarancje prawne stworzyć, żeby ten, nie można tam nikogo ruszyć, nawet żelazna miotła nie da rady. To co premier Miller zrobił? Zlikwidował kasy chorych, zreformował reformę. Zlikwidował kasy chorych, sprawił Narodowy Fundusz Zdrowia z 16 oddziałami terytorialnymi i już 17. Ale to już była całkiem inna instytucja i można było tamtych wszystkich wyrzucić i przyjąć już właściwe osoby. I taką mądrością rządzony jest nasz nieszczęśliwy kraj. Więc przypuszczam, że po tych wyborach będzie podobnie. Że po tych wyborach będzie podobnie. No oczywiście jakieś cele deklarowane zostaną nam przedstawione, bo to, no jakżeżby inaczej, prawda? Jakieś cele deklarowane zostaną nam przedstawione, ale cele rzeczywiste się pojawią, no i tyle. Więc, a to jest jeszcze, w ogóle nie uwzględniam tych wszystkich, to Państwu mówię, nie uwzględniam tych wszystkich rozważaniach mojej ulubionej teorii spiskowej. Bo jakbym ją uwzględnił, to ten obraz byłby jeszcze bardziej taki poważny. Ale już nie chcę Państwa tak przygnębiać całkiem. I Ty też możesz zostać jednym ze sponsorów telewizji powiatowej Wieliczka lub sponsorem pojedynczej relacji. Zapraszamy!